Moi drodzy, dzisiaj rozmawiamy cały czas na temat tradycji. Oczywiście dzisiaj jest tłusty czwartek, wobec tego należy porozmawiać i o pączkach, i o faworkach. A ze mną pan Adam Sobczak. Witam bardzo serdecznie. Witam. Właściciel cukierni Sobczak. No właśnie, jaka jest ta rodzinna tradycja, jeśli chodzi o pączki? No, rodzinna tradycja. No, zakład cukierniczy prowadzę już 40 lat, także trochę się tego uzbierało. No, tłusty czwartek jest takim świętem, jakby to powiedzieć, no, tradycyjnym od lat już, tak samo jak rogale świętomarcińskie. To jest jeden dzień, jeden okres w roku, gdzie... Na który czekamy. Na który czekamy, żeby się najeść pączków dosyta. A w jaki sposób cukiernia się do tego tłustego czwartku przygotowuje? Czy to jest tak, że już od kilku dni te pączki pieczemy, czy to dopiero wcześnie rano? Nie. To tu w naszej cukierni przede wszystkim przygotowujemy się może troszkę wcześniej pod względem surowcowym. Po prostu sprawdzamy surowiec, z którego będą wypiekane, wysmażane pączki, żeby później efekt był bardzo dobry, żeby klienci chwalili i byli zadowoleni z gotowego pączka, z wyrobionego, z wysmażonego pączka. No więc właśnie, każdy pączek ponoć jest inny, każda receptura na pewno też jest inna. Jakie receptury są, jeśli chodzi o cukiernię Sobczak? No przede wszystkim proces technologiczny, tradycyjny, czyli na roszczynie z jajkami ubijanymi, z mąką, drożdżami, margaryną i jajkami, metodami tradycyjnymi, bez używania tych wszystkich polepszaczy i spulchniaczy. Czyli tłuste, ale zdrowe. Tak. Jeżeli coś zjeść, tak mi się wydaje, tak nam się wydaje, że jeżeli coś zjeść, to zjeść, przepraszam, dobrze. Jeżeli już właśnie chodzi o taki tłusty czwartek, gdzie tych pączków naprawdę jemy bardzo dużo. No więc właśnie, dzisiaj z pewnością żaden poznaniak, przynajmniej mam taką nadzieję, nie liczy tych kalorii. Nawet panie, które są na diecie, na tego pączka, myślę, że sobie pozwolą. Ile kalorii ma taki jeden pączek? Taki pączek gdzieś około 300 kalorii, także to nie jest... Nie wiem, jak to przeliczać. To nie jest zbyt dużo. No, możemy to spalić. Jeśli chodzi o jednego pączka, nie, ale kiedy to już jest 10 pączków, to pewnie robi różnicę. Tak, na pewno, ale można porównać to do nie wiem, do schabowego. No, jeden pączek to gdzieś w granicach, nie wiem, 100 gram schabowego, kilogram mandarynek. Ktoś zje, to mandarynki są też dobrym owocem, można to zjeść. To jest mniej więcej w przeliczeniu. Można łatwo to spalić, chodząc, spacerując, jeżdżąc na rowerze, pływając. Także nie jest to jakiś tam taki wydatek, że my musimy później przez jakiś dłuższy okres czasu spalać i zrzucać te kalorie, któreśmy zjedli w tym pączku. To ja proponuję tak, jeśli dzisiaj ktoś faktycznie zjadł pączka na śniadanie, na obiad i na kolację, to pomiędzy posiłkami w takim razie niech długo spaceruje po parkach w Poznaniu. Ale jeszcze pytanie odnośnie nadzienia, bo te nadzienie są bardzo, bardzo różne. Jak to wygląda tutaj u państwa? U nas wszystko o nadzieniu decyduje klient. Robimy pod klienta, jest to już długi okres czasu sprawdzone i u nas klienci raczej sobie życzą pączki z powidłami, pączki z różą, pączki różana z... Różana chyba najbardziej tradycyjne, prawda? No nie za bardzo, bo to już jest troszeczkę... Nadzienie różane jest bardzo drogie, bo sama róża jest bardzo drogim... bardzo drogim nadzieniem, dlatego te pączki są troszeczkę droższe, ale tłusty czwartek, gdzie te pączki są jakby taką regułą, że trzeba niestety zjeść, to bardzo dużo klientów się właśnie kusi na zjedzenie właśnie pączka z różą. A
pączki z ajerkoniakiem, czy takie pączki też z ajerkoniakiem. Również robimy pączki z kremem. One się nazywają rumcajsy. No właśnie, o to chciałam zapytać, tak się zastanawiałam, co to są te rumcajsy. To jest jeszcze wynalazek mojego ojca Henryka. On to wprowadził. To był okres akurat, gdzie rumcajst był jakby dobranocką dla dzieci. I właśnie nazwa ojcu przyszła do głowy, żeby nazwać tego pączka rumcajsem. Jest to też ciasto drożdżowe, pączkowe, tak jak pączki, tylko jest inaczej zrobione. Ono jest jakby rozciągnięty, ten pączek przekrojony na pół. I tam jest właśnie krem waniliowo-budyniowy. Czyli można powiedzieć, że jeszcze bardziej na słodko. Nie, krem budyniowy nie jest taki słodki. No to u nas w cukierni przede wszystkim jest taka zasada, żeby można było wyczuć smak. Cukier sam w sobie powoduje to, że bardzo źle wpływa na jakość, na smak ciastka. Dlatego u nas cukru się dosłownie daje bardzo, bardzo mało. Mhm. Najpierw smak, a później do tego cukier ewentualnie. Super. Te pączki, które dzisiaj tutaj trafiły do nas, do studia, to te najbardziej tradycyjne? Tak. To są pączki z różą akurat. I właśnie to te najczęściej dziś wybierają poznaniacy? Tak. Najczęściej pączki z różą i pączki z powidłem. Mhm. Jeśli przychodzi dzisiaj klient do cukierni, to ile pączków kupuje? Jaki jest taki rekord, który pan dziś być może usłyszał i się zdziwił? Oj, dzisiaj było dużo klientów, którzy... Pobijali rekordy. Nie, na pewno to się nie kończyło na dwóch, trzech. Mhm. No, byli rekordziści, którzy brali po 60 pączków. I to było... No bo ma w domu przyjaciół, spotyka się z przyjaciółmi i kolacja będzie typowo pączkowa, tak przynajmniej nam tłumaczył. No, z reguły w granicach 10-15 pączków są sprzedawane. No dobrze, już dość na temat pączków. Są jeszcze faworki, o których często zapominamy, jeśli chodzi o Tłusty Czwartek, bo faktycznie to te pączki są na tym miejscu numer jeden, ale faworki to również tradycja. Troszeczkę mniej u nas w Poznaniu przyjęły spotkać można faworki jako to ciastko tłusto-czwartkowe, ale są, coraz więcej jest klientów, którzy pyta właśnie o faworki i w naszej cukierni właśnie faworki są też tym jakby dodatkiem do tłustego czwartku, czyli do pączka. Smażone faworki. No właśnie, tu jeszcze z góry słyszę, że mamy pytanie od kolegów, czy to nie są chruściki? Właśnie, faworki, chruściki, jedno i to samo, czy nie? Tak, to jest jedno i to samo. Różne rejony w Polsce inaczej to nazywają. U nas się nazywa chruściki. Równie spotkałem się z nazwą faworki. Różne. Metoda pracy i zrobienia faworków chyba jest podobna. No, trzeba uważać na niektóre takie kruczki technologiczne i niestety tych kruczków technologicznych niestety trzeba przestrzegać, jeżeli chce się zrobić dobrego faworka, czy nawet dobrego pączka. Mhm. Czy to święto, czyli Tłusty Czwartek, to ulubione święto u Państwa w cukierni, czy jednak te rogale marcińskie są na miejscu pierwszym? Rogale marcińskie. Tak u nas się wydaje, tak ja twierdzę, myślę, że rogale świętomarcińskie są jakby większym rarytasem. Przy rogalu świętomarcińskim trzeba niestety troszeczkę dłużej popracować. To ciasto i ten wyrób jest bardziej jakby obmalcany, bardziej dopieszczony. Nad tym trzeba więcej pracować, więcej się przygotowywać niż pączek. Mhm. Znaczy to jest tak, że właściciel cukierni również czeka z utęsknieniem na Tłusty Czwartek, czy właściwie już tak patrzy pan na te pączki troszeczkę z przymrużeniem oka i dzisiaj pączka pan nie jadł? Nie. Czy również pobija pan rekordy? Nie, no oczywiście. No.
Zjedzenie pączka w tłusty czwartek to jest... Obowiązek każdego Polaka. To jest Polaka. Obowiązek, mało z tym, to jest jeszcze... Nie wiem, ale przypuszczam, że tradycja w ogóle tłustego czwartku i w ogóle postu to chyba za czasów chrześcijaństwa. To były zabawy, to były bale, to trwał karnawał. Tłusty czwartek to był ostatni czwartek karnawału. No i później wtorek, gdzie są ostatki, już koniec, następny to już popielec. I zjedzenie pączka właśnie w tłusty czwartek, no to było jakby takim zagwarantowaniem dobrobytu na następny rok, żeby plony na przykład się dobrze zbierały, żeby było obfitości w domu, w rodzinie. To był taki symbol właśnie zjadając pączka w tłusty czwartek. To niech tak będzie i na tym może zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Wobec tego, moi drodzy, jedzcie dużo pączków dzisiaj. Niech to będzie właśnie ten symbol dobrobytu. Ja serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Ja mam nadzieję, że wszystkich nie zjem sama i jednak podzielę się z resztą dziennikarzy, która już po prostu przytupuje z nogi na nogę i za chwilę pewnie zejdą się wszyscy u nas do studia w Kupcu Poznańskim. Moi drodzy, ja już się z wami dzisiaj żegnam. Życzę wszystkiego najlepszego w tłusty czwartek. Widzimy się oczywiście już jutro standardowo o godzinie 17:30. Do zobaczenia.